Niestety czas wracać już do domu. Ten pokój Davis Court naprawdę jest fajny, to jest taki akademik i tutaj jest jedynka, dostałem darmowy upgrade, że miałem toaletę, bo w poprzednim pokoju była na zewnątrz. Co fajnego, to że bezpośrednio pod oknem miałem autobus, tak jak widzicie tam sobie ten czerwony autobus staje dosłownie, wychodzi się i jest autobus. Teraz na metro do Baker Street, później Easy busem na Luton. W mailu Weezer mi napisał, że trzeba się śpieszyć i streszczać, żeby szybciej być na lotnisku, bo znaczy szybciej zaplanować wyjazd z Londynu na lotnisko, bo są roboty drogowe, a więc jest godzina 7. Lot mam o 13:00, ale lepiej być pewnym, prawda? A pospać można wtedy już w samolocie. To no nie wiem, do zobaczenia w Polsce. Może jeszcze coś tam powiem po drodze. Całkiem duży budynek, o ten, nie widzicie, tutaj, bardzo wysoki. Szukam wejścia do metra teraz. Bardzo ciekawe. Jest to miejsce do... O kurczę, tak wezmę. Jest to miejsce do modlitwy różnych wyznań. I co tutaj mamy na lotnisku? To nie mamy żadnych symbolów religijnych, oczywiście są książki. Znaczy książki... są religijne różne teksty. Mamy Pismo Święte, nawet po polsku jest Pismo Święte, mamy Koran, mamy... Bhagavad Gita mamy Torę, wszystko razem. Tutaj za mną. O. Tutaj mamy jeszcze, że w tym kierunku jest Mekka, czyli w tym należy się modlić. Co ciekawe jeszcze w tym wszystkim, to że mamy parabon, to możemy sobie postawić pomiędzy sobą a kimś innym. Mamy też miejsce na buty i chyba taka najważniejsza rzecz z perspektywy muzułmańskiej, bo nie polskiej, to to, że możemy sobie przed modlitwą umyć te wszystkie części ciała, które myją muzułmanie przed modlitwą. Podoba mi się. Żadnych innych symboli religijnych nie ma. Fajnie. Jak widzicie, to jeden samolot tylko.
nic więcej na płycie lotniska, tylko jeden samolot. No, dzięki za oglądanie, to by było chyba na tyle. Do zobaczenia następnym razem podczas następnej wycieczki.